Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dobre wieści z Włoch. Juniorzy nasi zdobywają medale Mistrzostw Świata. Mianowicie do lat 14 Paweł Sowiński zostaje mistrzem świata. Niesamowity wyczyn, gratulacje. Oraz Jakub Siman zostaje mistrzem świata do lat 16, a wicemistrzem świata w tej samej grupie wiekowej Jan Klimkowski. Wielkie gratulacje panowie. Przedstawię właśnie partie tutaj, które zostały rozegrane przez naszych juniorów. Śledzę poczynania, bardzo się cieszę, że jest taki duży progres, ale to jest wielka praca wykonana przez tych zawodników, więc za chwilę przedstawię partię. Jeszcze tylko przypomnę o szachowo.pl, pamiętajcie o zniżce 10% na hasło Pan Szachus. Świetny sklep, polecam serdecznie, oraz na Black Friday mamy kursy w promocji i są dostępne właśnie na stronie szachus.pl. Tam są wszystkie informacje, można się zapoznać. Tylko do poniedziałku, do 27 listopada, do 22 jest możliwość nabycia kursów. Potem pewnie to potrwa kilka miesięcy, dopóki je będę wypuszczał. Moi drodzy widzowie, zapraszam serdecznie do analizy. Przeciwnik Kuby Simana zagrał E4, Daniel Xiu 2266. Posunięcie C6 ze strony naszego zawodnika, D4, D5, bicie i C4. Atak panowa na szachownicy, bardzo ambitny debiut ze strony białych, ale Kuba jest świetnie przygotowany. Skoczek F6, skoczek na C3 i skoczek na C6. Tutaj bardzo ciekawe, ostre warianty powstają po skoczek F3, goniec G4. Jednak białe postanowiły zagrać goniec na G5 od razu z atakiem na skoczka, który pilnuje pionka. I pewnie większość z nas teraz by zagrała posunięcie E6 pionkiem do przodu. Ale Kuba zagrywa goniec E6. To jest ciekawe podejście, bo to wywiera od razu presję na tego pionka. I wyprowadzamy od razu figurę. Posunięcie A3. I teraz Kuba zagrywa G6. Tutaj oczywiście nie można grać tak na C4, bo jest bicie na F6, bicie i D5. Tracimy figurę. Więc w tym układzie Kuba gra G6. Oczywiście przeciwnik korzysta z okazji, wybija skoczka i zdwaja pionki. Jednak to jest wszystko pewnie wliczone w koszty. Oczywiście chodzi tutaj głównie o to, że czarne wiedzą, co robią. I po posunięciu C5 pozycja czarnych jest bardzo przyjemna, moi drodzy. Jest para gońców. Wprawdzie minus jest taki, że jest izolowany pionek, ale myślę, że większe perspektywy czarne będą miały, jeżeli chodzi o tego pionka D4. Goniec G7 ze strony czarnych. Goniec B5, atak na skoczka i Kuba robi po prostu roszadę. To bicie jest jak najbardziej czarnymi w porządku. Tutaj się nic złego nie dzieje, para gońców, myślę, że to jest bardzo dobra i czarne mają po prostu dobrą grę. Trzeba grać zwyczajnie w szachy, gdzie już pozycja jest ciekawie ustawiona i myślę, że dla czarnych jest bardzo wygodna. Skoczek zagrał z G na E2, A6, ten goniec wraca na A4 i B5. Bardzo ładne zagranie, bo jeżeli będziecie w przelocie, hetman zbija. No i tutaj mamy perspektywy fajnie na linii i też przeciwnik zostaje zizolowanym pionkiem. Jednakże goniec wraca na B3. OK. Kuba tutaj zagrywa F5 tak, żeby goniec miał swobodę. Również celuje w pionka. Roszadę robią białe i wieża B8. Plan jest jasny. Będzie zagrywane B4 w pewnym momencie. To się bardzo przyda. Hetman D3 i od razu ruch B4. Bardzo ambitnie i tak zresztą trzeba, bo plan czarnych na pewno będzie taki, między innymi, żeby się dobrać do tego pionka. No i po wybiciu jest bicie wieżą. Oczywiście bicie skoczkiem jest ciekawe, bo od razu bronimy, ale bicie wieżą jest, bicie wieżą tutaj jest konkretne, bo od razu uderzamy w pionka. I teraz białe wcale nie biją tego pionka na A6, bo tu skoczek by też walnął na D4, co jest ważniejsze, ale też trzeba uważać oczywiście. Jest atak na gońca. Głównie tutaj się też zapatrzyłem na tego pionka, dlatego się na nim skupiam, ale figury podstawiać też jest bardzo łatwo. Tutaj skoczek zagrał na A2, jest obrona i jest atak. I teraz Kuba przygotował przepiękną rzecz. Tak, juniorzy generalnie, chcę powiedzieć, nie grają, ale na tym poziomie grają. To już Kubę ciężko klasyfikować jako juniora, oczywiście według wieku tak, ale jeśli chodzi o dojrzałość gry, no to tutaj można powiedzieć, że zagrał jak rasowy senior, jak arcymistrz. Fantastyczne poświęcenie, moi drodzy, pozycyjne tutaj na D4 wieżą.
Poświęcenie jakości. To jest bardzo uzasadnione zagranie. Takie niełatwe na pewno. Skoczek wybił i wybił skoczek. Od razu wywiera presję na gońca, więc nie daje czasu białym na stabilizację. Goniec wrócił na D1 i posunięcie F4. Kuba szuka opcji oczywiście na to, żeby jego figury jeszcze mocniej grały. I to jest bardzo dobry nawyk. Zwróćcie uwagę, że tutaj czarne wcale nie biją pionka na A6. Kompletnie. Tutaj mogły być niebezpieczne ataki po hetman G5 i pewnie na to się czarne też nastawiały. To nie jest według mnie taka łatwa pozycja do gry czarnymi. Wiecie, to się łatwo analizuje, ale jak się gra partię w Mistrzostwach Świata, no to nie jest łatwo wykonywać takie plany, takie ruchy. Kuba zagrał F4 bardzo odważnie. Skoczek wrócił na C3. Hetman C7, oczywiście na pionka. I teraz nastąpił ruch wieża C1. Tutaj białe zaczynają według mnie trochę panikować. Na pewno odważniej trzeba było zagrać i zbić pionka na A6. Jednak po wieża na C1 nastąpił ruch po prostu A5. Nie pozwala zagrać teraz B4. Goniec na F3. Hetman wziął pionka. Zresztą słusznie. Skoczek na E2. I teraz pytanie. Czy wybić gońca, czy wybić skoczka? Zwykle jest tak, że skoczki są bardziej nieprzewidywalne, dlatego też Kuba wybił skoczka, ale też wynika to z tego, że tutaj skoczek na F4 atakował, więc poszło bicie z szachem, hetman wybił, hetman B4. Zwróćmy proszę uwagę, czarne mają jakość mniej, lecz dwa pionki za to i cały czas nacisk na kolejnego, więc niebezpiecznie się robi po stronie białych. Wieża C2, goniec F5 i wieża D2. No i teraz ta wieża, grając na D2, po prostu stoi pasywnie. I to fajnie czarne wykorzystują w bardzo prosty sposób. D4. To jest tak zwany samograj, można powiedzieć. Wieża na D1 i D3. Moi drodzy, białe się cofają, hetman E1. To nie może zwiastować dobrej grze. Kuba gra tutaj już naprawdę, bardzo mi się to podoba, bo gra bardzo dojrzale. Posunięcie A4, czyli wyczekuje gościa. To jest fantastyczne. W tym momencie wieża zagrała na B1 i Kuba znowu zagrywa H5, co mi się bardzo podoba. Oczywiście jest masa lepszych posunięć. Możliwe, że wieża B8 jest dobre, żeby naciskać tu i wzmocnić hetmana, ale H5 bardzo mi się podoba. To zawsze daje furtkę królowi, ruch wyczekujący. Hetman D1, wieża C8, wieża C1, no i tutaj Kuba już zagrywa wieża C2. Wszystko jak się do końca wybije, zwróćmy uwagę i policzmy to sobie, to na końcu jest hetman E1 z matem. Wszystko się zgadza. Wieża zbiła, pionek zbił, wieża dała szacha i król H7. Co ciekawe, po ruchu królem białe się poddały. Pozycja jest kompletnie przegrana, atakujemy hetmana i za chwilę zbijemy na B2 z kompletnie wygraną. Bardzo ładna partia, piękna ofiara jakości. Muszę przyznać, jestem pod dużym wrażeniem. Przejdę teraz do partii bardzo ciekawej, odważnej ze strony Pawła Sowińskiego. Można powiedzieć, że Paweł tutaj grał tak, no można stwierdzić, ryzykownie, co jest dobre. Ryzyko się opłaca oczywiście w szachach. Na pewno jego przeciwnik nie był słabym graczem. Zresztą 2.347, ten sam ranking też posiada Paweł Sowiński. Moi drodzy, D4, zobaczcie co gra Paweł. Skoczek F6, skoczek F3, G6, C4, goniec G7, skoczek D6, E4, roszada. Obrona królewsko-indyjska, brawo, brawo, brawo. To mi się podoba. Bardzo ambitne podejście z silnym zawodnikiem i to na Mistrzostwach Świata. Mega, mega Paweł, bardzo mi się to... Już się powtarzam, bardzo mi się to podoba. Goniec E2 i tutaj Paweł zagrał C5, czyli po prostu wybrał sobie wariant, jaki chciał rozgrywać. Posunięcie C5. Słuchajcie, nie boimy się bicia na C5. Bicie tutaj czarnymi jest bardzo fajne. Skoczek swobodnie wychodzi, nawet wymiana hetmanów jak będzie. Czarne grają tutaj sobie spokojnie, rewelacyjnie. Posunięcie C5, D5 nastąpiło. E6, podrywanie centrum, prosta rzecz. Roszada. Bicie i bicie. No tutaj przeciwnik Pawła też gra nieźle, trzeba przyznać, i ostro, no bo bicie tym pionkiem jest bardziej spokojne białymi, na pewno bardziej pozycyjne, a białe decydują się na ostrzejszą grę. Wieża E8 z atakiem, skoczek D2 z obroną, prosta sprawa, i skoczek na D7. Plany są tutaj różne, można też skoczka na A6 wstawić i na C7, próbować dochodzić do ruchu B5.
Skoczek, hetman C2, A6, wiadomo, nie wpuszcza skoczka, ale plan jest taki, żeby zagrać B5. Białe w tym nie pozwalają, grając posunięcie A4, wieża B8, to przygotowuje oczywiście do tego, żeby otworzyć linię B. Posunięcie H3, hetman C7, A5. No ten ruch no, przede wszystkim przeszkadza trochę w takim zagraniu, ale to i tak czarne będą musiały prędzej czy później zagrać B5 czy też B6, jeżeli będą chciały po tej stronie się rozwijać. Skoczek E5. No i ten ruch jest nieco zaskakujący, ale tutaj to jest czysta prowokacja czarnych do tego, żeby był ruch F4. Tak też nastąpiło. To odsłania trochę króla i zaraz zobaczycie, że po cofce Paweł miał tutaj przygotowane bardzo ciekawą ideę. Myślę, że dosyć ryzykowną, ale skuteczną. Tutaj skoczek na C4 zagrał, B5, bicie w przelocie, bicie i skoczek na A5. No i ta pozycja na pewno według mnie, tak strzelam, według mnie Paweł miał tę pozycję przeanalizowaną w domu i na pewno trzeba tutaj grać bardzo energicznie. Jak ktoś jest niedoświadczony w tego typu schematach, to może mieć duży problem, słuchajcie. Ciekawy jestem, jakbyście teraz zagrali i to nie jest takie proste. Jednakże mistrz świata do lat 14 zagrywa skoczek na E4. Poświęca figurkę. Jest bicie, figura zapiona oczywiście, ale goniec się rozgrywa i bazujemy na związaniach. Goniec F3 i skoczek D5, czyli wzięcie drugiego pionka i cały czas jest niebezpieczne związania. Taktyki mnóstwo. G4 nastąpiło. Wtrącenie, skoczek B4, na razie wszystko dobrze. Hetman G2 i goniec wrócił na D7. No i taką pozycję po prostu czarne sobie dalej grają. Pozycja jest bardzo złożona, dlatego też bez figury niekoniecznie od razu musimy mieć przegraną pozycję czarnej. Przy złożonej pozycji, przy ostrej grze mogą się dziać naprawdę fajne rzeczy i nieprzewidywalne przede wszystkim. Skoczek zagrał na C3, no i tutaj skoczek D3. Można powiedzieć, że to jest małe przewinienie, ale chce się taki ruch zagrać. Chce się tego gońca na przykład walnąć, otworzyć wieżę. Tutaj można by było próbować grać C4, żeby troszeczkę hetmana wysunąć, ale to są dość komputerowe ruchy z jakimiś tam ideami głębokimi, o których ciężko mi w tym momencie po prostu powiedzieć. Wydaje mi się, że to, co gra Paweł, no to tak czuł, tak zagrał i dalej miesza na szachownicy. Goniec na D5. C4 teraz ze strony czarnych, goniec zbił i hetman C5. To, co wcześniej mówiłem, teraz po tych ruchach można stwierdzić właśnie, że wcześniej ruch C4 był dobry, żeby właśnie wstawić hetmana, żeby on miał aktywność. Król H1, no i skoczek na E1. To jest ruch według silnika niedobry, z bardzo prostego powodu, bo tutaj hetman mógł zagrać na D5 i pozycja byłaby dosyć trudna. Nie wiadomo, jakby się można było tutaj zachować, bo białe wymuszają wymianę hetmanów, a jak nie, no to jest strzałka na F7, więc byłoby na pewno tutaj ciężko. Jednak właśnie mówię, to są takie zagrania czarne, gdzie niełatwo jest wszystko policzyć. Skoczek na E4 i teraz nasz zawodnik, uwaga, zbija gońca. No bo jak nastąpi bicie hetmana, to następuje bicie na G2. A jak następuje bicie na D6, to wieża E7. Jeżeli król zbija skoczka, to goniec na C6. Tutaj czarne nie mają problemów. Czarne odzyskają figurę, bo jeszcze grozi ruch F5, więc bez problemu tutaj sobie czarne poradzą. To znaczy, chodzi o to, że czarnymi no, nie przegramy tej pozycji, po prostu. Ale to się łatwo mówi, jak się analizuje. W tej sytuacji po biciu na C4 białe zbiły na E1 i to jest bardzo dobra wiadomość dla Pawła Sowińskiego. Hetman dał szacha, chciałem powiedzieć. Hetman zagrał na D4. Zostały hetmany. Ważna informacja jest taka, że został goniec białopolowy i on czasami ma fajne opcje do tego, żeby zaatakować króla. Oczywiście to też nie jest takie proste. Tutaj wieża zagrała na A3. W tym momencie następuje najlepsze posunięcie D5 ze strony czarnych. Widzimy, jest atak, znaczy jest związanie, skoczek wrócił i co ciekawe, wieża bije na E4. Tutaj Paweł się teraz myli, bo mógłby zagrać po prostu hetman na C4 i
cały czas nie wiadomo jak zareagować, bo tutaj skoczek wisi. Odzyskujemy czarnymi po prostu figurę i nasze figury, znaczy mówię nasze, czarnych figur, figury się będą rozgrywać. Nie ma jak za bardzo się uwolnić od tego związania, więc odejście hetmanem byłoby tutaj po prostu najlepsze. Jednakże Paweł Sowiński ambitnie, ciekawie pokombinował i zbił wieżą na e4. Tak, dobrze widzimy, słuchajcie. Skoczek zbija hetmana, jest bicie z szachem, król h2 i goniec na d4. Nasi juniorzy grają bardzo ambitnie, bardzo fajnie oddają hetmany za jeszcze większe zamieszanie w pozycji. I hetman zbił na d5. Tutaj białe grają na razie bardzo dobrze, najlepsze posunięcia. I zwróćmy uwagę teraz na grę czarnych. Wieża d1. Jest prosta pułapka, goniec g1, więc gońca d7 bronić nie trzeba. W tym momencie goniec na e3. Wieża zbiła na b2, bardzo ładnie z szachem. Król g3 i goniec zbija na e3. Dobrze wszystko przeliczone. Słuchajcie, jeżeli hetman zbija na d1, to jest bardzo prosty remis. Goniec na f2, król h2 i odchodzimy gońcem na c5. Bez problemu czarne tu zremisują, a jeżeli białe będą chciały zacwaniakować i próbować gdzieś tam zagrać w ten sposób, to mogą bardzo szybko przegrać w postaci takiego posunięcia. A jeżeli tutaj król pójdzie na f3, no to też dostajemy białymi bardzo szybko mata. Więc no, białe musiały bardzo uważać, jednakże w tej sytuacji hetman zagrał na a8, król uciekł, wieża zbiła na e3. Co ciekawe, ta pozycja jest równa. No, to jest ocena komputera. Oczywiście zwróćcie uwagę, co się dzieje dalej. Szach nastąpił, król h4, wieża b5. Paweł Sowiński ma konkretny plan na przeciwnika. Wieża e7 i teraz posunięcie h6. Czarne oddają figurkę. Pytanie, czy można wziąć tę figurę. Uwaga, przeciwnik wziął tę figurę. I to jest ruch, który przegrywa. Zaraz powiem dlaczego, ale tutaj należało się bronić grając posunięcie f5. A po wybiciu takim i biciu takim i biciu takim pozycja jest remisowa. Tutaj białe podobno według silnika nie mają szans wygrać. Jestem w stanie w to uwierzyć, biorąc pod uwagę bardzo dużą aktywność wież, słabego króla i bezpiecznego króla czarnych. Jednakże wróćmy do pozycji, gdzie biała wieża zbiła gońca. No i tutaj czarne zaczynają i dają mata. Trzech posunięciach. Moi drodzy, możecie sobie zatrzymać materiał, spróbować rozwiązać, jeżeli macie ochotę. Ja już pokazuję rozwiązanie. Książkowy mat, moi drodzy. Wieża H5. Bicie. G5. Strzałka, strzałka. I koniec partii. Piękna partia, piękne zakończenie, ryzykowne, obrona królewsko-indyjska, brawo, wielce mi się to, bardzo mi się to podobało. Gratulacje wszystkim juniorom występującym w Mistrzostwach Świata, oczywiście szczególnie tym, którzy zdobyli medale i tytuły. To jest coś wielkiego, to jest coś pięknego. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie, cześć.